Na scenę zapraszam pana Michaela Wodzickiego, partnera w firmie Mark Kinsey. Witam państwa. Nazywam się Michał Wodzicki, jestem lokalnym partnerem w biurze w Warszawie McKinsey'a. Mam ponad 20 lat doświadczenia w branży finansowym i chciałem dzisiaj zaprezentować wspólny raport, który myśmy stworzyli razem z Polską Izbą Ubezpieczeń na temat strategii poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Raport jest na bazie naszego doświadczenia z innych krajów, głównie ze Szwecji, z Holandii, z Włoch, z Turcji ostatnio. I chciałem powiedzieć, że sytuacja w Polsce jest zła, niestety. Kilka faktów. Około 3000 osób w Polsce ginie rocznie na drogach. Polska zajmuje niechlubne 23 miejsce w Unii Europejskiej pod względem śmierci na drogach. I niestety ta sytuacja się nie polepsza. Dramatyczna sytuacja jest taka, że 20% zgonów osób w wieku od 10 do 30 lat to są właśnie zgony w wypadkach drogowych. Dwukrotnie większe niż średnio w Unii Europejskiej. Czyli nasze dzieci umierają dwa razy częściej na drogach niż średnio w Unii. W naszym raporcie i podczas naszej diagnostyki zidentyfikowaliśmy 5 obszarów priorytetowych dla Polski. I będę szczególne kwestie, które omówię, to są piesi i nadmierna prędkość. Bo to są dwie plagi, które dotyczą Polski. Jaki jest nasz cel? Do 2030 roku chcemy obniżyć o 2000 zgonów, ofiar śmiertelnych, rocznie ofiary. Czyli zejść do poziomu 1000 rocznie. Ambitny cel, ale przedstawię na końcu, jak doszliśmy do tej liczby. To jest kilka faktów, jak to wygląda. Jak powiedziałem, polskie drogi są jednym z najniebezpieczniejszych w Europie. Ten wykres pokazuje śmiertelność w wypadkach drogowych w Europie. Jak go odczytać? Ten 7,7 to jest liczba ofiar śmiertelnych na 100 tysięcy mieszkańców rocznie. Czyli Polska, mając 7,7 w porównaniu do Unii Europejskiej średniej 5,8, czyli 33% wyższy poziom niż średnio w Unii. Jak powiedziałem wcześniej, niestety dynamika jest zła, bo w zeszłym roku, w 2016 roku liczba ofiar w Polsce wzrosła o 5%. Jeśli schodzimy jeszcze głębiej i patrzymy na wypadki według wieku, okazuje się, że wypadki drogowe są główną przyczyną zgonów młodych Polaków. I ten wykres pokazuje przyczynę śmierci młodych osób w Unii i w Polsce i porównuje. I co widać na tym niebieskim wykresie, że młodzi Polacy dwa razy częściej giną na drogach niż średnio w Unii Europejskiej. Na podstawie analizy danych dla Polski myśmy zidentyfikowali 5 obszarów, które konkretnie dotyczą tego kraju i które należy poprawić w pierwszej kolejności. To są dane, które myśmy otrzymali od policji i przeanalizowaliśmy w różnych sposobach. I te obszary dotyczą przede wszystkim piesi. To jest główny problem w Polsce. Giną piesi. Rocznie to jest około 1000 osób. 1000 ofiar śmiertelnych. Następny obszar to jest nadmierna prędkość.
Następnie młodzi kierowcy, tak jak mówiłem wcześniej. Infrastruktura i pojazdy powyżej 10 lat. Te liczby nie są rozłączne, czyli można mieć, nie wiem, młody kierowca, który jeździ samochodem powyżej 10 lat i to wtedy byłoby dwa razy policzone. Ale to są te główne obszary, które trzeba się skupić, żeby poprawić obecną sytuację w Polsce. Teraz trochę więcej na temat pieszych. To są ofiary wypadków drogowych w różnych krajach europejskich. I porównujemy Polskę do innych według trzech kategorii, czyli piesi, to jest ten ciemny niebieski kolor, pasażerowie i kierowcy. I co wyraźnie widać, że 2-3 razy większy mamy problem w stosunku do pieszych, prawda? Jak się patrzy na kierowcę, ten 4,1, on jest nawet lepszy niż w Czechach i powiedzmy trochę gorszy niż we Francji czy na Węgrzech, ale ten wyraźny luka, różnica to jest wśród pieszych, gdzie de facto Polska razem z Rumunią mają najgorszy wskaźnik właśnie jeśli chodzi o pieszych. Chcieliśmy następnie zrozumieć, jak giną piesi, w jakim sposobie. I to są, jak powiedziałem, dane z policji, które bardzo szczegółowo opisuje każdego wypadku i pokazuje przyczynę śmierci pieszych. I co jest bardzo ciekawe na tym wykresie, że wina ofiary, czyli osoba, która zginęła, to jest połowę, 50% czasu i wina innej osoby, to jest, czyli osoba prowadząca samochód, to jest 50% czasu. I są takie przyczyny jak wtargnięcie na jezdnię, przebywanie na jezdni, które są główne przyczyny spowodowane przez samych pieszych. Po stronie kierowców widać, jakie są, ale nadmierna prędkość to jest trochę mniejsze znaczenie. Czyli jak później przygotowaliśmy inicjatywy, które rozwiązują jakby te problemy, są bazowane na tej diagnozie. Nadmierna prędkość. Drugi obszar priorytetowy dla nas. Ten wykres pokazuje, jaki procent kierowców, pieszych i pasażerów ginie spowodowany nadmierną prędkością. Czyli 42% kierowców, który miera, nadmierna prędkość to jest powód. I jedyny tak naprawdę sposób, żeby to kontrolować, bo sprawdziliśmy, czy w Polsce ograniczenia są jakoś wyższe, niższe i de facto należą do trochę wyższych w Unii Europejskiej. Ale jeden z głównych sposobów, jak walczyć z tym, jest właśnie poziom mandatów. I mam przykrą informację, bo wiem, żaden z nas nie lubi płacić mandatów, ale tak naprawdę w porównaniu do innych krajów poziom mandatów jest zbyt niski w Polsce, aby zniechęcić kierowców do szybkiej jazdy. I to jest właśnie wykres, który pokazuje w stosunku do zarobków, prawda, maksymalną karę, którą się płaci w danym kraju. I jak widać, to w niektórych krajach to jest 10-krotnie większa obowiązkowa kara, maksymalna kara. Jeszcze ukryty w tym wszystkim jest właściwie struktura tych mandatów, gdzie w Polsce jest stosunkowo prosta struktura i stosowane bardzo skutecznie w innych krajach w Unii są właśnie kilka typy. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest na początku, jak ktoś przekracza ograniczenie, to jest, nie wiem, do 10 kilometrów, to jest niższa kara i dopiero powyżej ta kara drastycznie rośnie. I rośnie do tego poziomu, że najwyższa kara w Wielkiej Brytanii to jest 2,5 tysiąca funtów. I wtedy, czyli próbują celować w tych miejscach, gdzie jest naprawdę niebezpiecznie. Inny sposób, gdzie zwiększają efektywności tych kar,
to jest, że każdy z nas oczywiście może popełnić błąd, prawda, że przekroczyliśmy, dostaliśmy mandat. I większość krajów często za pierwszym razem te mandaty są niższe. Ale jeżeli ktoś popełnia błąd dwa razy lub trzy, no drastycznie rośnie ten mandat. I może trochę ekstremalne, ale przykłady ze Skandynawii, ale teraz również z Anglii, która ostatnio stosowała taką nową strukturę i Szwajcaria, gdzie kary są związane z zarobkami. Jest jako procent zarobków i są przykłady ze Skandynawii, gdzie osoby płaciły kary, mandaty w wysokości 100 tysięcy euro. Czyli sytuacja nie najlepsza. Z drugiej strony są pozytywne rzeczy i chcieliśmy tam kilka rzeczy pokazać. Po pierwsze, zaczęliśmy patrzeć na ofiary wypadków drogowych według różnych rodzajów pojazdu. I tutaj widać, że samochody osobowe, tak jakby ten trend i tempo zmniejszenia w Polsce jest wyższe niż w Unii Europejskiej. Czy to jest pozytywny trend? Niestety w ostatnich latach Unia Europejska de facto ogólnie obniża to szybciej niż w Polsce. Czyli ten trend ogólnie się nie utrzymuje. Ale jedna rzecz, co dla nas nie było intuicyjne i dla nas zaskoczenia, to było właśnie samochody ciężarowe, czyli tak zwane tiry. I tu mamy ogromny sukces. I okazuje się, że jak widać, że w Polsce ten poziom to spadło 14% rocznie i już w 2016 roku jesteśmy poniżej średniej w Unii, jeśli chodzi o wypadki śmiertelnych wśród tirów. I to było dla nas bardzo ciekawe, co oni zrobili, co się stało, jakie jest źródło tego sukcesu wśród tirów. Biorąc pod uwagę, że liczba tirów, prawda, liczba samochodów ciężarowych w tym okresie drastycznie rosło, prawda? I było kilka źródeł tego sukcesu. Jedna, to się po prostu dzieje, jest rozbudowa sieci dróg ekspresowych i autostrad. Ale bardzo ważne było zaostrzenie przepisów dotyczących prowadzenia pod wpływem alkoholu, zaostrzenie przepisów dotyczących czasu pracy i unowocześnienia floty. I również, co wynikało z naszych rozmów z prezesami różnych firm transporterskich, było, że po prostu im się nie opłaca. Za każdym razem, jak mają wypadek, to jest straszny dla nich koszt. I oni by wolili, żeby kierowca dojechał godzinę później, dwie godziny później, ale jechał bezpieczniej, bo koszt wypadku po prostu dla nich się nie opłaca. Czy jaki jest nasz cel? Cel jest, żeby obniżyć, jak powiedziałem, o 2000 osób rocznie, czyli w tym okresie to znaczy około 15 tysięcy osób uratowanych, do 1000 ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce. Ambitny, ale cel, który został osiągnięty już w kilku krajach, już, tak? I kraje pokazywały, że to jest całkiem możliwe w takich warunkach. I rozbiliśmy ten cel na kilka tych obszarów priorytetowych, o których mówiłem wcześniej. I jeden to jest właśnie, co mówiłem, piesi, czyli zredukować tego poziomu 1000 na 250 rocznie. Czyli wygląda na to 75% spadku, ale de facto co to znaczy? To jest tylko, co Niemcy mają w 2015 roku. Czyli i tak w 2030 roku będziemy 15 lat za Niemcami. Czyli cel całkiem realny. Nadmierna prędkość to była plagą w Hiszpanii i oni bardzo skutecznie z tym walczyli. I nasz cel jest w 2030 roku, żeby osiągnąć ten poziom w Hiszpanii, który oni mieli w 2016. Młodzi kierowcy, mówiłem o tym wcześniej, bardzo ważny temat. I tutaj mówimy w ciągu 13 lat, żeby zrobić to, co Wielka Brytania zrobiła w ciągu 5 lat, czyli osiągnąć, zmniejszyć redukcję śmiertelnych wypadków wśród młodzieży
o 66%. I mam nadzieję, że podczas panelu będzie dyskusja na ten temat, jak Anglicy to zrobili. I następne dwa, infrastruktura i samochody powyżej 10 lat, te rzeczy się naturalnie dzieją, prawda? Budujemy autostrady, budujemy tych dróg ekspresowych, park samochodowy jest coraz nowszy i oczywiście za 13 lat to on będzie, prawda, nowszy. Czyli oczywiście z tych przyczyn będzie mniej ofiar wypadków, ale nie chcieliśmy do końca, nie ma inicjatyw, które konkretnie tego dotyczą. Jakie są plany na kolejne miesiące? Ten raport jeszcze nie został oficjalnie publikowany, ale będzie w maju publikowany przez Pew. W tym raporcie jest bardzo szczegółowy opis obecnej sytuacji, bo myślimy, że to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć te specyfiki w Polsce. I są konkretne propozycje działań, które dotyczą Polski. Będzie ten raport omówiony podczas raportu, przepraszam, konferencji prasowej. I następny krok jest pozyskiwać instytucje partnerskie, które będą wesprzeć to i rozpocząć działalność, które są opisywane w raporcie. Dziękuję.